zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pytanie jest takie, czy 10 milionów ludzi zachoruje i 2,5% z tych 10 milionów umrze, czyli 1 na 40, czy 100 milionów zachoruje i 0,25% umrze, czyli 1 na 400, czy będą szczepionki 300 milionów i 100 milionów po prostu nie pójdzie na drugą szczepionkę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, obraz właśnie taki był, że umrze 2,5 miliona ludzi, że wszyscy się zarażą, zakażą i tak dalej. No tak to było wszystko malowane przez polityków, malowane przez urzędników, przez gubernatorów, no przez wszystkich w zasadzie. Angela Merkel, no to ona właśnie mówiła, że każdy może się spodziewać, że będzie chory. W niektórych stanach też gubernatorzy mówili, wszyscy będą chorzy. No skąd oni to brali? Trudno powiedzieć. No ale prawda jest taka, że ten koronawirus, no to jest pewna odmiana przeziębienia, jest to pewna odmiana grypy. No i to wszystko się w zasadzie ukrywało i mieszało i wymieniało i tak dalej, i tak dalej. Amerykański rząd właśnie teraz ostatnio, naukowcy powiedzieli, że 40% wszystkich przypadków jest bezobjawowa, także że ludzie są chorzy i nikt o tym nie wie. 80% ludzi no to ma bardzo delikatne objawy, czyli 9 na 10 osób w zasadzie to albo nie wie, że ma, albo w zasadzie nie zwraca uwagi, no bo przez ostatnie 10, 20, 30 lat, no to przechodzili to jak lekkie przeziębienie, jak lekką grypę, dzień, dwa czy trzy, no i to wszystko przechodziło. Normalnie w Ameryce statystycznie każdy dorosły ma dwa przeziębienia w roku. No, w szkołach dzieciaki no to mają około 9-10. No i to jest jedno wyjaśnienie, dlaczego oni nie łapią tej grypy, bo ciągle są zasmarkane, ciągle mają jakieś zapalenie, ciągle mają rzeczy związane z wirusem, no i oni są przygotowani. 10%, czyli 32 miliony ludzi, 8%, czyli tam 28 milionów Amerykanów łapie grypę, no i z tego umiera 40 tysięcy na samą grypę samą w sobie. Także, że licząc na to wszystko, no to dzień w dzień 13 milionów Amerykanów ma coś pomiędzy COVID-em, grypą czy przeziębieniem. Poza COVID-em, no, ma przeziębienia, jakieś inne grypy. No i to może tak człowiek sobie pomyśli, to wielkie bieganie było z tym testowaniem. Prawie 200 milionów testów było zrobione, zanim ta plaga, po tym jak ta plaga nadeszła do Ameryki tam w marcu, w kwietniu. No i ile wykazało? No na 200 milionów, tylko 12 milionów przypadków. Tak, także większość tych, którzy mają COVID, no to się nie testują, a większość tych, którzy się testują, okazuje się, że nie ma tego COVID-u. No i to dla normalnych to już powoli wszystko zaczyna wsiąkać, tak? Ludzie się zaczynają zastanawiać, że coś jest nie tak. Te testowanie, to najpierw było wielkie podniecenie, testowanie, to wszystko rozwiąże, każdy musi mieć testowanie 3 razy, 7 razy. No w niektórych restauracjach, w drogich restauracjach, w Nowym Jorku szczególnie, no to tam, gdzie dania są powiedzmy po 100-150 dolarów, no to teraz przychodzą ludzie, najpierw rezerwują, później przychodzą, mierzą im temperaturę tak z grubsza, biorą wymaz, biorą $40
$40 czy 50 za test 15-minutowy. No i w zasadzie, jak się robi rezerwację do restauracji, no to trzeba zapłacić $50 za ten test, który się zrobi w momencie przyjścia. Niezależnie, czy test jest pozytywny, czy negatywny, trzeba zapłacić. No jak jest pozytywny, to w zasadzie nie wiem, czy oddają pieniądze, czy nie oddają, ale do środka nie zapraszają. Także, że to jest makabra. No ale wszyscy się tak podniecali tymi testami. Wszyscy się podniecali też pilnowaniem i monitorowaniem tych ludzi. No w Ameryce akurat monitorowania to nie ma, bo średnio to jedna, dwie osoby jest wskazane przez chorego, że były kontakt. A w Singapurze to jest około 16 osób jest wskazanych. W Korei Południowej to też chyba tam 18 byli w stanie średnio powiedzieć. Także to wszystko się porozwadniało. No ale na początku jednak zamiast tych obostrzeń, zamiast tych wszystkich masek, zamiast tego ścigania, zamiast zamykania, zamiast 20 milionów bez pracy, zamiast 70% restauracji w większości miast po prostu pozamykała się, no wszystko się rozpada, no to rząd powinien jednak pozwolić zmniejszyć te ograniczenia, bo rząd starał się, testowanie nic nie dawało do kontrolowania, no bo co, to trzeba by było robić 200 milionów testów co tydzień, tak, no bo test jest ważny, tylko mówi, dzisiaj nie masz, także przez ostatnie parę tygodni, czy tam parę dni nie miałeś, no ale od teraz, no to już trudno powiedzieć. Także co tydzień mogłoby to być robione, ale raz na 9 miesięcy to jest w ogóle bez sensu. No Trump pod presją w zasadzie ludzi. No najpierw komuniści go ścigali, żeby nie zamykał granic, no bo był w zasadzie żercą Chińczyków. I nienawidził Chińczyków, no ale to nie jest prawda, zamknął te granice, w wielu krajach zamykali. No i ta obsesja prasy w zasadzie, no to oni to pompowali. Przez 4 lata w zasadzie ścigali Trumpa, ścigali republikanów, ścigali konserwatystów przez te udawanie wpływów radzieckich na wybory w 2016, kiedy był Clintonowa i Trump. Przez 4 lata był ten impeachment, to wszystko, co można było. No i wpada ta pandemia, wpada ta panika. No i oni pompowali to. Biden teraz nie miał żadnych walorów takich polityka. Nie proponował żadnych rozwiązań ekonomicznych, politycznych. Katował tylko tą pandemię. Katował i mówił, że Trump źle robi, on by robił to lepiej. Jakby to robił, nikt nie wie, jakby to mógłby to robić. No i wszyscy urzędnicy i politycy lokalni czekają na tą szczepionkę, no ale ta szczepionka jest dosyć makabryczna, no wydajność jest 90%, no to wydaje się, że to jest dużo, no ale jeżeli popatrzeć, że ludzie, którzy na 30 tysięcy ludzi, którzy byli zaszczepieni, no połowa miała placebo, a połowa miała prawdziwą szczepionkę, no ale to można powiedzieć, jedna osoba na 150 się zaraziła, no i żadna nie umarła, tak, także jedna osoba na 150, a wszystkie 15 tysięcy było zaszczepionych, no to matematycznie w ogóle to nie ma sensu, to jest tak idiotyczne, że to aż jest nieprawdopodobne i teraz wrzucać to wszystko na plecy Amerykanów, 320 milionów szczepionek. Pfizer dostał $2 miliardy na 100 tysięcy szczepionek, $20 za szczepionkę, także to płaci podatnik amerykański, no ale jeżeli z 300 milionów, 100 milionów nie pójdzie na drugą szczepionkę, no to po co się w zasadzie szczepić? No i najgorsze jest to, że Pfizer no to ma genetycznie modyfikowane te wszystkie rzeczy, są trudno powiedzieć, no i z tego wszystkiego najśmieszniejsze jest to, że chyba Chińczycy
Chińczycy mają najlepszą tą szczepionkę, no bo oni podeszli po chamsku, po prostu tak jak robiono to ze szczepionką na gruźlicę, czyli te prątki gruźlicy wstrzykiwali ludziom, no w mniejszych ilościach, no i w zasadzie je neutralizowali, czy tam zabijali, także te prątki, no to działały, ale nie były takie aktywne i nie były żywe. No i Chińczycy właśnie to samo zrobili z tym koronawirusem. Oni po prostu będą dawali to swoim chińskim obywatelom tam za ćwierć centa, czy za pół centa koszt. A tutaj jest $20, no i do tego też nie wiadomo, jak ta manipulacja tym, no nie skalpelem, wiadomo, że geny się nie skalpelem nie traktuje, no ale to wszystko jest traktowane genetycznie, no i do tego dwie szczepionki, jeżeli 8% ma ciężkie reakcje, czyli 8 na 100 ma ciężkie reakcje i oni nie pójdą, 7 na 100 ma jakieś temperatury, no i oni podobnież też nie pójdą. Także te szczepionki 300 milionów, no to też makabra. W Brytanii, w Anglii w zasadzie, no robili teraz badania i doszli do wniosku, że 90% ludzi to było bez żadnych widocznych objawów. Tak? Także, że to od początku wyglądało, jeżeli to jest jak splunięcie czy smarknięcie, no to jest trywialne, tak? Teraz zaczynają mówić, że pomiędzy Chinami i Włochami no była ta wymiana, ale w tym w Wuhan, zanim to wybuchło, no to ci Chińczycy przywieźli, już we Włoszech zaczynała się ta pandemia i dopiero później, no bo oni tam w tych Włoszech, no to mają potężne jakieś magazyny, składy i tak dalej. Podobnie tak jak pod Warszawą, no gdzieś tam pod Warszawą są te jakieś potężne chińskie magazyny z ciuchami, z towarami, ze wszystkimi, oni opanowali to, no to we Włoszech jest podobnie, Dlaczego w tych niektórych szpitalach to wyeksplodowało? No też trzeba by było popatrzeć na tą statystykę, bo ta statystyka no to jest dosyć ciekawa, taka włochata statystyka. No jest takie powiedzenie, że wojna jest za ważna, żeby zostawić ją tylko w rękach generałów. No i wygląda na to, że w podobieństwo jest takie, że w te polityczne konsekwencje tych decyzji, tych polityków, gubernatorów, urzędników i tak dalej, no to były za poważne, żeby zostawić to im w rękach. No ci eksperci, no to okazuje się, że część tych ekspertów to po prostu dupy wołowe są i zastraszyli Amerykę, zastraszyli świat, że 1 na 40 osób będzie po prostu umierał. No ale w pewnym momencie powinni się zorientować. Tak? Po pierwszym miesiącu, po drugim miesiącu, po trzecim miesiącu ktoś powinien walnąć pięścią stół i powiedzieć, że to coś nie jest. No ale prasa w zasadzie to pompuje to do tej pory. Niektórzy politycy też się pompują. No ludzie wariują. Są przypadki, że atakują innych. Niedawno były takie wiadomości, że w górach dwie kobiety szły sobie gdzieś w górach bez masek, a usiadły z boku, to przyszedł jakiś gamoń, zaczął na nie krzyczeć, że dlaczego są bez masek na jakiejś tam wysokości w górach, w czystym powietrzu. No i później zdjął tą maskę i zaczął na nie pluć i krzyczał, że ma COVID. No ludzie odbija. Jak się popatrzy bardzo dużo rowerzystów dziwacznie z tego wszystkiego, rowerzyści samotnie jeżdżą w maskach. Ludzie chodzą samotnie po ulicach z boku, czy po chodnikach, nikogo nie ma, chodzą w maskach. To jest po prostu, jakaś otumanienie, to jest jakieś takie ogólne otumanienie, które trudno uwierzyć, że się zdarzyło. To jest po prostu obłęd tego lewactwa amerykańskiego. No i z reguły takie otumanienie to jest
jest wtedy, kiedy ludzie, no ludzie, oszuści pilnują, żeby informacje się nie rozpowszechniały. No ale dużo fachowców mówiło, między innymi na najróżniejszych tam, na Harvard, na Wydziale Medycznym, facet, to on był bardzo sceptyczny na temat całego tego rozwoju tych masek. Niektórzy gubernatorzy, no to tam prywatnie właśnie mówili, że w zasadzie to jest środek na to, że to jest tylko pokazówka, że to jest pokazówka dla publiki, że to po prostu politycy chcą pokazać, że działają. Iluzja kompletna, bo kontroli nie ma i po 7 miesiącach w zasadzie ludzie powinni się zmienić. Teraz komisja była senacka na przykład i też media, prasa ścigała Trumpa za to, że on hydroxychloroquine używał. No wyśmiewali się przez miesiące, no a to jest to, co pomaga. Także zmowa, trzeba powiedzieć, że to po prostu jest złośliwość. To wszystko było polityczne. Teraz 7 grudnia, kiedy będzie kolegium elektorskie, no mam nadzieję, że to się wszystko ochłonie, no ale będzie trzeba będzie rozliczyć w zasadzie politycznie tych, którzy decydowali. Prasa to straciła po prostu twarz. Oni nie szukają rzeczy, nie szukają faktów, nie patrzą się i nie starają się zrozumieć. Po prostu jak papugi po prostu popierają, ale to wszystko idzie po linii partyjnej, komunistycznej, socjalistycznej. To wszystko było zniszczyć Trumpa. Chcieli zniszczyć Trumpa, zniszczyli Amerykę bardzo poważnie. No za 2 lata są wybory międzyprezydenckie, także kopa chyba nieprawdopodobnego dostaną. Myślę, że Izbę Reprezentantów przejmą Republikanie. Myślę, że w Kongresie, w Senacie również będzie duża, mocniejsza większość niż jest. No ludzie rozumieją. W Kalifornii bardzo socjalistycznie od 20 lat wybrali Bidena, no ale jednak zaczęli wybierać konserwatystów. No bo ten idiotyzm socjalistyczny zaczyna wsiąkać nawet do Kalifornii. Jak oni mają tam 12-13% podatków, jeżeli tam jest smród, brud i ubóstwo w Los Angeles czy San Francisco. Tam ludzie uciekają po prostu do najróżniejszych innych stanów. Zaczynają się budzić. 2024 zobaczymy, co będzie. No ale jest akcja, jest reakcja. Jest akcja tych socjalistów. Także dopóki nie zalegalizują 15 milionów, co będzie ciężkie, bo Senat jest w rękach konserwatystów, no i nie zrobią Puerto Rico jako stanu i stolicy jako Waszyngtonu jako stan, no to za 2 lata będzie duże przemieszanie. No te wahadło się rusza zawsze. Siłowo nie wybiją konserwatystów. Także no nie ma się co przejmować, jeżeli Trump był tylko jedną kadencję, zrobił bardzo dużo. Amerykanie, konserwatyści sprawdzą, jak to mogło być możliwe, że oszukali czy ukradli głosy. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, dziękuję bardzo za to, że głosowałeś na Trumpa. Dziękuję na to, że masz poglądy
konserwatywne, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli jesteś socjalistą, no to pamiętaj, że będziesz płakał prędzej czy później, no i będzie płacić zgrzytanie zębów, no ale tak już będzie. Jestem zdziwiony, że ktokolwiek może głosować na socjalistów w Ameryce po przyjechaniu socjalizmu, no ale ludzie są dziwni, no i niektórzy muszą po prostu dostać kopa w tyłek. No ale jak to mówią, kto ma miękkie serce, ten ma twardą dupę. Zdrowia!